Ewa Strusińska, kobieta zakochana w muzyce od dziecka. Od 7 roku życia uczyła się w szkołach muzycznych. Dziś jest pierwszą kobietą dyrygentem, z którą podpisano kontrakt w słynnej brytyjskiej Halle Orchestra, jednej z najlepszych orkiestr świata. Aby dostać to stanowisko, Ewa musiała pokonać ponad 100 innych kandydatów z całego świata. Odniosła wielki sukces, zwłaszcza że niewiele kobiet decyduje się na zawód dyrygenta. To wciąż dziedzina zdominowana przez mężczyzn. Teraz Ewa zajmuje stanowisko asystenta głównego dyrygenta Halle Orchestra i będzie asystowała Markowi Elderowi, jednemu z najwybitniejszych dyrygentów świata. Przepraszam, tam pani się tak za szyję trzymała pod koniec. Czy to jest aż tak wyczerpujący zawód i jej czynności? Ja myślę, że to o wdzięczność chodziło. Właśnie, była część ukłonu, ale Marcin już wcześniej powiedział, że on się nie zna, więc... Ja wygląda to tak dramatycznie, że myślałem... Nawet tutaj nasza koleżanka się spytała, poprosiła, żebyśmy się pani spytali, czy pani chodzi na siłownię, żeby ćwiczyć przed koncertami. Znam wielu dyrygentów, którzy chodzą. Naprawdę? Bo to jednak jest praca, która obciąża mięśnie i trzeba sobie pomagać. Ja nie chodzę, natomiast próbuję chodzić na basen, jeżeli mi się uda. Jeszcze tylko jedno pytanie już. Nie, widzę, że jesteś szalenie zainteresowany. No, tak, no. Dlaczego tak mało wśród dyrygentów jest kobiet? Wygląda na to, że już i policja, i wojsko, i parę innych zawodów jest bardziej sfeminizowanych niż świat dyrygentów. Dlaczego? No to jest pytanie najczęściej zadawane. Prawdę mówiąc nie wiem, bo wydaje mi się, że... Znaczy, sama wiem to z doświadczenia, bo mam też studentów dyrygentury i naprawdę nie ma żadnej większej różnicy pomiędzy chłopcami a dziewczynami. Myślę, że to jest kwestia jakiejś historii tego zawodu. Myślę, prawda? Że tak. Jest to młody zawód, natomiast jeżeli on, kiedy on się rodził, to niestety stanowisko dyrygenckie, czyli stanowisko kierownicze, było przypisane tylko do płci męskiej. Musimy teraz do tego tematu nawiązać, tego Halle Orchestra, gdzie pani w tej chwili będzie pracować. Czy pani płeć przy wyborze, było 100 kandydatów, zdaje się, na to stanowisko, tak, około? Było wielu, prawdę mówiąc, nie znam dokładnej liczby. Czy pani była wyjątkiem żeńskim, czy było więcej pań? W ścisłym półfinale i finale byłam wyjątkiem żeńskim. I nie, płeć, rozumiem, nie miała tutaj znaczenia? No mam nadzieję, że nie miała. Znaczy, dobrze by było, gdyby sam fakt bycia kobietą otwierał przed nami scenę. Czy to prawda, że w Wielkiej Brytanii w ogóle do tej pory żadna kobieta dyrygent nie miała tak wysokiego stanowiska jak pani? Są kobiety, także w Wielkiej Brytanii, bodajże jedna kobieta, która jest szefem orkiestry. To jest na południu Anglii, w Bournemouth. Natomiast w tej orkiestrze, w której ja pracuję, żadna kobieta dotychczas nie podpisała kontraktu, czyli nie było jeszcze kobiety dyrygentki. A proszę, przy podejmowaniu decyzji, bo rozumiem, że kwestie kompetencji czysto muzyczne są niezwykle istotne, ale też z tego, co czytaliśmy, jest kwestia oceny przez zespół, czyli jakieś takie bardziej argumenty psychologiczne. Mogłaby pani o tym coś powiedzieć? Zawsze jak rozmawiam o zawodzie dyrygenckim, to mówię, że dyrygent to jest reżyser. Czyli to jest ktoś, kto nie tylko posiada sprawność manualną, sprawność techniczną, ale także przede wszystkim potrafi z ludźmi rozmawiać. Bo to jest zawsze olbrzymia grupa, z którą... Właśnie, chyba nawet sama nazwa po angielsku, to direct orchestra, prawda? Czyli reżyserować orkiestrę, tak. A nie tak, prowadzić. No też conductor, czyli konduktor. Konduktor, no, trzeba po prostu tych ludzi poprowadzić, bo... Od tego zależy, czy oni będą dla nas grać dobrze, czy nie. Także trzeba natychmiast złapać kontakt. A ile osób pani się musi słuchać w tej orkiestrze? No przynajmniej setka. Proszę bardzo. A zdarza się pani bluznąć, jak dobremu reżyserowi? W Anglii jakoś mi się nie zdarza. A w Polsce? W Polsce jeszcze. Nie, miałam swój zespół, to wiadomo, że swój zespół traktuje się inaczej. Oczywiście nie chodzi tutaj o przeklinanie i o tak zwane rzucanie mięsem, ale no... prowadzi się mocniej, jak własne dziecko, prawda? Pani Ewa, my trzymamy za panią kciuki. Dziękujemy bardzo serdecznie. Mocno. Dziękujemy. Dziękuję. Będziemy na pewno obserwować i podziwiać. Mam nadzieję, podziwiać. Spotykać się przy następnych etapach. Nasz dyrygent od pogody tutaj już się pojawił na plaźmie.